Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Kacprem Borg, który jest głównym organizatorem i twórcą telewizji Kreatywni TV. Witam. Witam. Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z tworzeniem filmów, zabawą, kamerą? Moje pierwsze kroki w dziedzinie filmowania zacząłem stawiać tak naprawdę na początku liceum, gdzie poznałem i Mikołaja Sobczaka, który teraz pracuje w telewizji Elbląskiej, i Grzegorza Stycznia, który jest między innymi reżyserem niedawnego filmu, który został zekranizowany w Elblągu, Bojan, gdzie tak naprawdę oni natchnęli mnie do działania filmowego, bo ja filmem zajmuję się. Jest to jakby kolejny etap mojego wydobywania z siebie wyobraźni i przelania tego w działania, gdyż nie zacząłem się zajmować filmem dlatego, bo podobał mi się jakiś reżyser, czy podobały mi się konkretne filmy. Ja filmów właściwie nie oglądam. Ja tworzę relacje, tworzę rzeczy, które tworzę dlatego, bo to jest po prostu mój sposób na przelanie wyobraźni w działania. A od momentu, w którym zacząłeś się tym zajmować, jakich narzędzi używałeś, żeby rozwijać swoją pasję? Czy były takie szkolenia, czy jakaś konkretna droga, którędy szedłeś, żeby zdobywać nowe doświadczenia i robić się lepszym człowiekiem w tej dziedzinie? Na początku była kamera zakupiona przez szkołę z 40-gigabajtowym dyskiem twardym w piątym liceum, którą sobie w naszą trójkę znajomych właściwie przywłaszczyliśmy na 3 lata. Gdzie robiliśmy relacje, czy filmy promocyjne szkoły dla szkoły, czy jakieś relacje z takich szkolnych wydarzeń, ale też mieliśmy szansę uczestniczyć w konkursach filmowych organizowanych przez stronę, która zajmuje się poszukiwaniem konkursów filmowych i organizowaniem ich dla amatorów. I na tych konkursach robiliśmy krótkie spoty filmowe na jakieś dziwne zadane tematy, powiedzmy o pilotach czy o dniu całowania, gdzie można było wygrywać jakieś małe nagrody. I tak właściwie pierwszy taki konkurs dla znanej telewizji, gdzie było 20 nagród po 1000 zł, to nam udało się zająć 2 miejsca aż w tym konkursie, gdzie jako 3 młodych ludzi, którzy dostali dwie jedne z głównych nagród w takim konkursie, to był duży kop do działania i do następnych rzeczy. Jakoś pod koniec liceum bodajże udało nam się nawiązać współpracę z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i z Telewizją Obywatelską, która działa przy stowarzyszeniu, gdzie spotkaliśmy się tam z wielką otwartością członków telewizji. Dostaliśmy możliwość wyjazdów szkoleniowych, dostaliśmy możliwość korzystania z ich sprzętu dużo bardziej profesjonalnego od naszej kamery, gdzie właściwie to było wszystko bardzo otwarte i na takiej zasadzie, że jeżeli chcieliśmy coś robić, to dostawaliśmy taką możliwość, więc mogliśmy w ten sposób rozwijać sobie swoje pasje. Potem było szkolenie Youth for Media w Münster w Niemczech, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia, jak pracuje prawdziwa, duża telewizja z profesjonalnym sprzętem za wiele milionów złotych, i gdzie na tym szkoleniu okazało się, że nasz poziom filmowy właściwie dużo się nie różni, a w niektórych wypadkach nawet przewyższa działania niemieckiej telewizji młodzieżowej, pozarządowej. I to był właściwie krok do tego, żeby i założyć działalność gospodarczą, i tworzyć już profesjonalne rzeczy. Czyli dzięki wymianie międzynarodowej zdobyłeś też trochę podparcia, że w sumie, kurczę, to nie jest jakiś taki obcy świat. My też możemy się tym zajmować, prawda? Przede wszystkim właśnie pewność siebie, że to, co robię, to już niekoniecznie może być coś amatorskiego, tylko że już te rzeczy, które robiłem wcześniej, które robiłem przez pasję i jakieś takie czy relacje, czy coś dla samego siebie, czy tam dla szkoły, czy dla jakichś innych instytucji, to dały mi skilla, dały mi umiejętności do tego, że właściwie powoli przestawałem być amatorem. A jeżeli ktoś z młodych ludzi, tak jak ty, ma podobną pasję, czy to zajmuje się muzyką, czy zajmuje się filmem, czy innymi dziedzinami, których chciałby się rozwijać, to od czego byś mu radził zacząć? Przede wszystkim należy zacząć od po prostu robienia tego, co się lubi. Bo nie ma takiej dziedziny życia, w której jeżeli spędzisz odpowiednią ilość czasu, odpowiednią ilość godzin na wykonywaniu tego, to nie zacznie ci to potem przynosić jakichś zysków czy rezultatów. Wszystko, co robisz,
musi być najpierw robione, żeby nabierać umiejętności, żeby potem móc to oferować. I to jest naprawdę w każdej dziedzinie. Można na przykład, nie wiem, puszczać modele samolotów i bawić się w samoloty sterowane, a potem podczepiać do profesjonalnych, dużych samolotów sterowanych ręcznie, podczepiać na przykład kamerę i oferować zdjęcia lotnicze. To wszystkiego trzeba czasu. Czyli od podstaw do sukcesu. A gdybyś teraz ocenił Kreatywni TV, jak widzisz ten projekt już, gdy on pewien czas funkcjonuje, rozwija się dosyć prężnie i no naprawdę wzbudza podziw u wielu ludzi? No, jesteśmy tak naprawdę na początku naszej drogi. Tak naprawdę wszystkie rzeczy, które robimy, nie są ani odpowiednio usystematyzowane, ani nie ma w tym może tak dużej organizacji. Tak naprawdę na razie jesteśmy po prostu grupą ludzi, która spełnia swoje pasje, która stara się pozyskać na to fundusze, stara się pozyskać na to sprzęt, ale tak naprawdę wszyscy robimy to, co nam akurat przyjdzie do głowy, bo akurat chcemy nagrać Święto Chleba, czy chcemy nagrać jakiś koncert. Nie ma w tym jakiejś organizacji, czy jakiegoś większego przemyślenia. Aczkolwiek dążymy w kierunku opracowania jakiejś takiej strategii, dążymy w kierunku tego, żeby poszerzać jakieś swoje środki tutaj rzeczowe. Niedawno udało nam się z Urzędu Miasta uzyskać komputer do montażu. Wspomniałeś właśnie o pozyskiwaniu środków finansowych w Urzędzie Miejskim. Jeżeli młody człowiek chce rozwijać swoją pasję, ale potrzebuje do tego narzędzi i w pewnym momencie nie wystarcza mu zabawka za 100 czy 200 zł i potrzebuje sprzętu, który trochę kosztuje. W jaki sposób, do kogo zwrócić się o pomoc, o wypożyczenie, o sfinansowanie? Jak spróbować to rozwiązywać, żeby własny pomysł realizować profesjonalnie? Szczerze? Niekoniecznie może wiem. My jako telewizja staramy się cały czas o pozyskiwanie takich grantów, może, które umożliwiłyby nam rozwój materialny. Aktualnie nasza telewizja opiera się właściwie na sprzęcie prywatnym. Ja swoją kamerę, która kosztowała kilkanaście tysięcy złotych, dostałem tylko dlatego, że udało mi się uzyskać pomoc z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej. To jest dobry pomysł dla młodych robić, ale muszą mieć już udokumentowane jakieś doświadczenie w postaci jakichś kursów, szkoleń czy tego typu rzeczy, co wiąże się również z wolontariatem, bo to też ceni się w urzędzie. Skąd można pozyskiwać dla młodych ludzi środki? Na pewno jest stypendium artystyczne dla Urzędu Miasta, gdzie czy chociażby właśnie Grzegorz Styczeń, o którym wcześniej wspominałem, dostał środki umożliwiające mu stworzyć profesjonalną etiudę filmową. Są takie projekty jak Młodzież w Działaniu, gdzie nieformalna grupa młodzieżowa złożona z kilku osób może dostać środki finansowe na to, co chce, gdzie również może być przewidziane pieniądze na tam jakieś małe materialne narzędzia do wykonywania tego, co lubię. Także trochę tego typu jest rzeczy. A gdzie szukać informacji o tego typu programach? Czy są jakieś strony, czy są organizacje, które wspierają, słuchaj, spróbuj tą drogą, może oni ci pomogą? No, zdecydowanie, zwłaszcza Elbląg tutaj wydaje mi się, że jest dość ewenementem na skalę, przynajmniej województwa, gdzie mamy i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie ESFIP, już teraz nazywające się, które właściwie działa po to, żeby pomagać ludziom, również młodym, podejmować inicjatywy. Jest Stowarzyszenie Elbląg Europa, które prowadzi informację młodzieżową i szereg typu właśnie tego typu rzeczy, które mają na celu pomaganie młodym ludziom w robieniu tego, co chcą. Gdzie chciałbyś być za następne parę lat w swoim karierze filmowej? W Grecji albo we Włoszech. Mam swoje plany ze swoją narzeczoną, która idzie bardziej w stronę dziennikarską, ja idę w stronę operatorską. Zamierzamy tworzyć filmy podróżnicze, filmy dokumentalne z różnych miejsc. Czy można powiedzieć, że dzięki temu, że skorzystałeś z różnych źródeł pomocy, informacji, spełniasz swoje marzenie?
No zdecydowanie, gdyby nie szereg pomocy, która została mi zaoferowana w trakcie, chociażby przy pozyskiwaniu nawet dotacji z Urzędu Pracy, tak, miałem informacje od urzędu, od stowarzyszeń, które zajmują się pomocą, czy przy właśnie pracy w telewizji, dzięki otwartości telewizji obywatelskiej. Gdyby nie to, nie działałbym na pewno tak, jak mogę działać teraz. Nawet zakładając stowarzyszenie, nie poradzilibyśmy sobie sami, gdyby nie pomoc Stowarzyszenia Elbląg Europa. Jeżeli ktoś chce zobaczyć Twoją twórczość, Twoje filmy, Twoją telewizję Kreatywni TV, gdzie powinien zajrzeć? Przede wszystkim telewizja Kreatywni TV nie jest moja i gdyby nie praca w grupie, to w ogóle czegoś takiego jak telewizja, a nawet film, nie byłoby możliwe ujrzenia, no bo sama praca nad filmem to nie jest praca jednej osoby, to musi być zaangażowany i operator kamery, i montażysta, grafik, redaktor, dziennikarz, także szereg różnych osób. Ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć nasze materiały i to, jak działamy, zapraszam na stronę www.kreatywni.tv, na nasz profil na Facebooku również. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki.